Dzień dobry, witam Was ponownie. Dzisiaj temat kwasy omega-3. Na pewno słyszeliście, to jest temat bardzo, bardzo popularny i bardzo ważny. Słuchajcie, dlaczego potrzebujemy kwasów omega-3? Omega-3 jest to jeden z wielu przedstawicieli wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które naprawdę mają wszechstronny wpływ na nasze ciało. Udowodniono ich działanie antynowotworowe, udowodniono działanie wspomagające rytm serca, zapobieganie zawałom. Omega-3 obniżają zły cholesterol w organizmie, zmniejszają ciśnienie. Szczególnie pomocne są podczas leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż mają silne działanie przeciwzapalne i gaszą po prostu wszystkie stany zapalne, jakie są w organizmie, jakie się toczą. Kwasy omega-3 odpowiadają za dostarczenie wartości odżywczych do skóry, a to oczywiście znacząco poprawia jej wygląd i opóźnia powstawanie zmarszczek. Najważniejsze kwasy składające się na omega-3 to kwas eikozapentanowy, czyli w skrócie EPA, i kwas dokozaheksaenowy, czyli DHA, a także trzeci, nie mniej ważny, kwas gamma-linolenowy, czyli w skrócie GLA. I te kwasy odblokowują działanie substancji, które mogą wpływać na zmniejszenie poziomu kolagenu w skórze. Kwasy DHA z kolei wzmacniają podstawowy budulec skóry, czyli właśnie błony komórkowe. Natomiast GLA zapobiega odwodnieniu skóry i przez to wyraźnie odbudowuje jej kondycję. Czyli kwasy omega-3 mają ogromne znaczenie dla poprawnego działania skóry, no ale oczywiście to nie tylko o skórę chodzi. Pozytywne działanie kwasów omega-3 rozlewa się na wiele, wiele innych układów organizmu i na przykład w przypadku zawału serca czy na przykład odpowiedniego rozwoju płodu omega-3 nie tylko pozwalają płodowi lepiej się rozwijać, ale także zapobiegają poronieniom. Niedobory z kolei kwasów omega-3 w codziennej diecie uzupełniają takie rzeczy jak owoce morza, jak śledzie, makrele, łosoś, a z roślinnych rzeczy siemię lniane, olej sojowy, olej rzepakowy, oczywiście oleje tłoczone na zimno to koniecznie, pestki dyni, orzechy włoskie, migdały. Omega-3 znajdują się również w algach i w oliwie z oliwek. Czyli produkty te, aby dostarczać codziennie odpowiednie ilości kwasów omega-3, powinniśmy te rzeczy jeść każdego dnia. Oczywiście jeśli tego nie robimy, konieczna jest suplementacja. Korzyściami, jakie odniesiemy spożywając kwasy tłuszczowe omega-3, to zdolność częściowego na przykład odwracania insulinooporności. Dzisiaj w gabinecie spotykam się w zasadzie z Wami, każda niemal mówi, że ma insulinooporność, a zatem omega-3 po prostu jest konieczność. Natomiast omega-3 oprócz tego, że odwracają niejako insulinooporność, to zapobiegają również jej powstawaniu. Czyli to też jest istotna, bardzo istotna rzecz. Kolejna korzyść z zażywania kwasów omega-3 to wspomniane już wcześniej zmniejszanie stanów zapalnych. I w większości chorób autoimmunologicznych bardzo są korzystne kwasy omega-3. Kwasy omega-3 zmniejszają też ryzyko udaru mózgu, osłabiają ryzyko wystąpienia chorób tętnic obwodowych, na przykład upalaczy, zmniejszają objawy choroby afektywnej dwubiegunowej. Kwasy omega-3 zmniejszają ilość wymaganych leków przeciwzapalnych, no bo same z siebie działają przeciwzapalnie. Omega-3 niesamowicie wspomagają leczenie depresji. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża ich zaleta. Zmniejszają ryzyko zgonu z powodu zawału serca. Omega-3 zdecydowanie poprawiają stan pacjentów chorych na wirusowe zapalenie wątroby, zarówno zapalenie typu B, jak i C. Dodatkowo kwasy tłuszczowe omega-3 spowalniają rozrost blaszki miażdżycowej we wszystkich tętnicach, czyli zapobiegają też tworzeniu złogów, zapobiegają tworzeniu kamieni nerkowych, zmniejszają ryzyko zapalenia płuc.
Co istotne, chronią wzrok w wieku dojrzałym, ponieważ dzięki kwasom omega-3 nie zwyrabnia się plamka żółta. Omega-3 zmniejszają także zespół suchego oka. Też wiele z Was w gabinecie się skarży, że powinniście właśnie zakraplać codziennie oczy, bo macie zespół suchego oka. Więc tutaj kwasy omega-3 też bardzo są pomocne. Co jeszcze? Kwasy omega-3 poprawiają kondycję pacjentów chorych na mukowiscydozę, ponieważ one zmniejszają stany zapalne w płucach i zmniejszają nadprodukcję śluzu w płucach, czyli jest ewidentna poprawa. Omega-3 działają również ochronnie na naczynia krwionośne u osób chorych na cukrzycę. Opóźniają czas pojawienia się otępienia starczego. To też jest bardzo istotne. Nikt z nas nie chce być szybko pacjentem demencyjnym czy alzheimerowym, prawda? Omega-3 zmniejszają, słuchajcie, aż ponad 60% ryzyko śmierci mężczyzn z powodu nowotworu prostaty. 60% to jest naprawdę dużo. Zmniejszają też objawy alergicznego nieżytu nosa. Też bardzo wiele z moich klientek cierpi z powodu alergii, z powodu przewlekłego kataru, z powodu stale cieknącego nosa. Omega-3 hamują tworzenie przerzutów raka piersi. To też jest niezwykle częsta przypadłość u kobiet, więc naprawdę polecam wziąć pod uwagę solidną suplementację kwasami omega-3. Kwasy omega-3 zmniejszają także ryzyko przedwczesnego porodu. Zmniejszają ryzyko pojawienia się depresji poporodowej. Mało tego, kwasy omega-3 wspomagają terapię autyzmu. Zapobiegają też migotaniu przedsionków po operacjach, które są wykonane na tętnicach wieńcowych. Omega-3 zmniejszają także ryzyko chorób serca, w tym zgonów spowodowanych chorobami serca. Także z tych wszystkich powodów sami widzicie, że naprawdę warto wspomagać nasz organizm, dostarczając wraz z dietą niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, właśnie w tym omega-3. Jak sama nazwa wskazuje, one są niezbędne, więc musicie je dostarczać, jeśli nie dietą, to suplementacją. Następny odcinek poświęciłabym chętnie witaminie D3, jej wpływowi nie tylko na organizm, ale także na skórę i na urodę. A tutaj chcę Wam zarekomendować jeden preparat, który jest doskonałym połączeniem wszystkich potrzebnych właśnie kwasów omega-3 oraz witaminy D3, K2, MK7 wraz z potrzebnymi pierwiastkami, których nasz organizm potrzebuje w ilościach śladowych. Preparat się nazywa Revicol Max. To jest taki multifunkcyjny preparat, który istotnie wspiera funkcjonowanie układu naczyniowo-krwionośnego oraz systemu kostnego i chrzęstnego. Przyczynia się również do przyspieszenia regeneracji po złamaniach, po kontuzjach, w trakcie gojenia się ran. Wspomaga pracę układu nerwowego, sprzyja poprawie, znacznej poprawie stanu włosów, skóry i paznokci. Formuła preparatu, o którym wspomniałam, to ponad 25% większa niż w innych preparatach zawartość oleju rybiego, a co za tym idzie, zwiększone stężenie niezbędnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych omega-3. Revicol Max to bogate źródło aminokwasów, peptydu kolagenu rybiego, co też jest szalenie istotne w kondycji skóry, włosów, właśnie paznokci. No i witamina K, która występuje w preparacie w postaci K2-MK7, umożliwia prawidłowe wchłanianie duetu witaminy D i wapnia, czyli jest to taki komplementarny suplement w 100% naturalnego pochodzenia, który jest bogaty w całą gamę takich współpracujących ze sobą minerałów, pierwiastków śladowych, bo ich organizm nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować i należy je spożywać wraz z dietą. Regularnie przyjmowany preparat Revicol Max to profilaktyka chorób serca, to profilaktyka układu krążenia, to zapobieganie wapnieniu naczyń krwionośnych, wzmocnienie ścianek arterii, zmniejszenie ryzyka zakrzepicy i właśnie choroby wieńcowej, o której wcześniej wspomniałam. Revicol Max to także piękna skóra, włosy i paznokcie.
to także przyspieszenie gojenia ran, to także przyspieszenie regeneracji organizmu w chorobach bakteryjnych i grzybiczych. Revicol Max to oczywiście dzięki swojemu składowi także wsparcie pracy mózgu, układu nerwowego, a także zapobieganie wahaniom nastroju, a na przykład i stanów depresyjnych, bo też udowodnione jest to działanie hamujące depresję. Zażywanie codzienne Revicol Max to także wzmocnienie stawów, wzmocnienie ścięgien, działanie przeciwzapalne, ogólnie mówiąc profilaktyka taka silna, przeciwnowotworowa. Ponieważ preparat zawiera cały zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E oraz K, która jest niezbędna do tego, żeby się te witaminy przyswajały, więc Revicol Max ma również krople tłuszczu w postaci oleju rybiego i ma zielony kolor ta kapsułka. Zielony kolor w kapsułce wynika z tego, że zawiera ona chlorofilinę, czyli też naturalny barwnik roślinny, który oprócz koloru ma szereg właściwości prozdrowotnych, w tym takie bardzo silnie odtruwające, detoksykujące. Jest zdolny do tego, aby usuwać nie tylko toksyny, ale także dioksyny z organizmu. Także chlorofil to też bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o cały czas kwasy omega-3, to pamiętajcie, że on również wspomaga organizm w obniżaniu poziomu niekorzystnego cholesterolu HDL, zmniejsza również cholesterolu LDL. HDL jest ten korzystny, więc też zwiększa omega-3, zwiększają działanie tego dobrego cholesterolu, podwyższają jego poziom. Dzięki omega-3 zmniejsza się krzepliwość krwi, czyli tutaj chronimy pracę serca, chronimy układ krążenia, prawidłowo działa nasz mózg, odbywa się bardzo prawidłowa budowa błon komórkowych, dobrze funkcjonuje siatkówka oka. Przy reumatoidalnym zapaleniu stawów wspominałam, że Revicol Max będzie bardzo korzystnie działał i podobnie przy chorobach zwyrodnieniowych tkanki łącznej, czyli to działanie przeciwzapalne i profilaktyka przeciwnowotworowa to jest kluczowe działanie właśnie kwasów omega-3. W tym preparacie Revicol Max omega-3 jest pozyskiwane z wyselekcjonowanych gatunków ryb. Zawiera ono także to białko rybie kolagenowe, łańcuchy peptydowe i tak samo pojedyncze kwasy tłuszczowe są świetnie przyswajalne. Tak samo formy białka, które są zawarte w preparacie, wspierają wiele procesów w organizmie, między innymi właśnie syntezę kolagenu i elastyny, czyli to, co zawsze Wam mówię w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych, które u mnie wykonujecie. Zawartość kwasów omega-3 i tych wszystkich białek i witamin i minerałów, które są zawarte w preparacie, wpływają także na szybsze gojenie się ran, szybsze gojenie się złamań czy innych kontuzji, które wpływają na zdrowy i dobry stan skóry, włosów i paznokci. Świetnie regenerują się dziąsła, czyli jeśli ktoś ma paradontozę, to powinien sięgnąć po kwasy omega-3. Dodatkowo sprawnie działają mięśnie pod wpływem kwasów omega-3. Reguluje się proces krzepliwości krwi, wzmacniają się naczynia krwionośne. Także tutaj chronimy się przed miażdżycą, przed zawałami serca. To jest naprawdę bardzo duża korzyść. No a witamina A, która jest zawarta w Revicol Max, wspomaga prawidłowy stan i funkcjonowanie właśnie i skóry, i włosów, i paznokci. Optymalizuje wzrost i rozwój tkanki nabłonkowej. Podobnie funkcje widzenia się bardzo poprawiają, a także poprawia się produkcja hormonów w organizmie, dlatego że właśnie omega-3 są bardzo silnymi przeciwutleniaczami i witamina A podobnie, więc jest to bardzo cenne we wspieraniu się w układu odpornościowego, a także w profilaktyce antynowotworowej. Witamina D, która jest zawarta w preparacie, jest dosyć duża i to jest znaczne wsparcie zarówno metabolizmu wapnia i fosforu,
w procesie tworzenia kości i zębów, w regeneracji, w prawidłowej pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Witamina D przyczynia się do wzmocnienia także układu odpornościowego, no i oczywiście systemu nerwowego, ponieważ jest po prostu niezbędna. W przypadku osób starszych lub otyłych, w najnowszych badaniach uniwersyteckich wskazano, że osoby te, które mają zbyt niską zawartość witaminy D w organizmie, są bardziej narażone na otyłość i związane z nią komplikacje niż te osoby, które nie mają tych problemów. Czyli witamina D wspiera ochronę komórek przed wolnymi rodnikami, zapobiega tworzeniu się skrzepów w naczyniach, wspomaga leczenie męskiej bezpłodności, a także optymalizuje wchłanianie witaminy A. Co jeszcze? Witamina K2-MK7 optymalizuje pracę gospodarki wapniowej poprzez to, że przekierowuje dostarczany przez dietę wapń do kości, a nie do naczyń krwionośnych. I dzięki temu właśnie pomaga zapobiegać zwapnieniu naczyń i przyczynia się do wzmocnienia masy kostnej, tak? Czyli zęby i wszystkie kości. W preparacie Revicol Max oprócz wapnia zawiera się także w kapsułkach molibden, którego często Wam brakuje, fosfor, miedź, kobalt, troszkę sodu, jest tam w preparacie również żelazo, jest potas, jest cynk, który wspiera odporność, jest mangan, no i selen, który jest niezbędny do zachowania właściwej pracy tarczycy i w ogóle właściwych funkcji organizmu. Zażywa się jedną kapsułkę dziennie, którą należy popić wodą. No i teraz jeżeli chodzi o ilości, ten olej rybi zawarty w preparacie i omega-3 to 30% EPA, 24% DHA w jednej kapsułce, 400 mg kwasów omega-3. Bardzo, bardzo korzystne składy, właśnie dokładnie tyle potrzebujemy. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, jak ważną rolę odgrywa w naszych organizmach omega-3, zespół kwasów omega-3. Jeśli ten materiał wydał Wam się wartościowy, to bardzo proszę o łapkę w górę. Proszę także o subskrypcję tego kanału. W linku pod filmem podam Wam miejsce, gdzie możecie kupić dobrej jakości kwasy omega-3. Wraz z wymienionymi tutaj przeze mnie dodatkami. I pamiętajcie, na dole podam Wam również kod rabatowy do sklepu i z tym kodem otrzymacie 10% rabatu na wszystkie zakupy. Także życzę Wam udanego dnia. Do zobaczenia następnym razem w filmie na temat witaminy D3. A tymczasem do zobaczenia. Dziękuję bardzo za uwagę.